Dobry wieczór Państwu. Walka o finały piłkarskich Mistrzostw Europy Niemcy 2024 trwa. Dziś czas napisać kolejny odcinek. Mam nadzieję, że optymistyczny, zwycięski. Gramy w Kiszyniowie, w stolicy Mołdawii z reprezentacją gospodarzy, a zatem Mołdawia-Polska. Ten upalny i mocno parny, trzeba powiedzieć, czerwcowy wieczór. Dobry wieczór mówią Robert Podoliński, Mateusz Borek. Zagranie ręką któregoś z gospodarzy, ale mamy bramkę po dobrej pierwszej jak z Nikoli. Tym razem już Robert Lewandowski pochylił się, strzelił bardzo mocno. Rajliany bez szans i Polacy prowadzą w 34 minucie 2-0. Milik, Zieliński, Lewandowski, no na tych filarach dzisiaj, plus Sebastian Szymański oczywiście. Opiera się ta nasza kombinacyjna gra przed polem karnym rywali. No dobrze się to ogląda, oczywiście pamiętając o klasie rywala. Grzegorz Skwara, właściwie co można powiedzieć po tym meczu? Prowadzicie, kontrolujecie wszystko, 2-1 prowadzicie i raptem dwa strzały niespodziewane i przegrywacie pierwszą ligę. Zgadza się, no jesteśmy dziadami, no. Niech pan zapyta bramkarza, niech pan zapyta Poszmacieka, niech pan zapyta tych innych, kurwa, naszych chłopaków, co kurwa zrobili. Co kurwa, jak jedziemy, żeby podać, nie, pan nie chce mi się, bo jestem tak zdenerwowany, że po prostu mnie rozsadza. I nie mogę powstrzymać emocji, ale takie kurwa zagrania, jak my prezentujemy, to się nie mieści w pale, żeby kurwa... I nie, ta liga nam się nie należała po tym, co dzisiaj tutaj było. I brawo dla Gorzowa. Gorzów zasłużenie awansował, czy to wy straciliście? Zasłużenie, proszę pana, bo my nie umiemy grać w piłkę. No zasłużenie, no nam się nie należy drugie miejsce. My jesteśmy beznadziejni, kurwa. I tylko tyle mam do powiedzenia. Dziękuję bardzo.